Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, mogę wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć, można powiedzieć, perspektywy robienia postępu bezużyteczny, ale tak, będąc całkowicie szczerym, nie ukrywając, nie zmyślając, nie gadając jakichś wielkich głupot, po prostu nie dostałem, jakby najlepiej określić, odpowiedzi na moje pytanie, co waszym zdaniem powinienem zrobić z tą sytuacją, że tutaj, jak to się nazywa, Rani, czy jakie tam było, ale chyba Rani, jeśli się nie mylę, czyli ta wiedźma, dla której służymy, właśnie chce, znaczy nie chce, żebyśmy atakowali Renala. Co zrobić w tej sytuacji, więc tak, nie dostałem odpowiedzi, sam też nie wymyśliłem. Dlatego też stwierdziłem, że dzisiaj zrobimy coś, o czym się dowiedziałem, można powiedzieć, niedawno. A konkretnie mówiąc, będziemy nadganiać ponoć wielkie zaległości, które sobie narobiłem. Nie mylę w tym prawdy, ale tak, właśnie słyszałem, że ponoć nie dosyć, że w samej tutaj tej akademii narobiłem zaległości, chociaż nie wiem gdzie i jak niby. Czy to jakieś sekretne ściany? Tak, sam w sobie zamek jeszcze ponoć. Faktycznie coś jest. Ale tak, sam zamek, nawet Stormveil, czy jak się nazywał, tutaj nie pamiętam. Znam tylko angielską nazwę, tak na pamięć. Ale ogólnie ten, gdzie spotkaliśmy Margita, tego jak mu tam jeszcze było, Godrika i tak dalej. Też skrywa tajemnica. W Kelit też słabo pozwiedzałem w tej. Jeziorny Liurniczek i tam był też bardzo słabo, więc. Zaraz zobaczymy, co tam jest, tylko. Dobra, nie będzie czego więcej, więc tak. Po prostu dzisiejszy odcinek dosłownie nie będzie robił żadnych postępów, prawdopodobnie fabularnych, bossowych i tak dalej. Zamiast tego będziemy biegać po różnych dziwnych miejscach i zbierać znajdźki. I co my tu mamy? Kryształowy pączek. No, super znajdźka po prostu. Nie przeżyłbym bez niej ani chwili. Nie. I powiem wam szczerze, z tego wszystkiego mam jeszcze drugi cel, który chciałbym osiągnąć osobiście, czyli wylewrować trochę postać, żeby mieć 30 wiary, takie gwarantowane. Nawet niech to będzie z pieczęciami, które noszę obecnie chyba. Czyli tak, dwa poziomy będzie trzeba zainwestować, bo chciałbym tą zaszyfrowaną patę też móc nosić. Jest to broń typu pięść, więc zasięg pewnie będzie niski. Znajdziecie. Albi jest super zęcowo święte. Obrażenia, tak teraz lepiej. O, ikona Radegona. Zaraz sobie zobaczymy. Ale tak, 100% święte, więc. No, pierwsza zaleta. Bo wydaje mi się, że święte obrażenia są tutaj takimi dosyć. Delikatnie ujmując, solidnymi obrażeniami. W czasie, kiedy fizyczne, które bije nasza kosa, poza świętymi, które też czasem się zdarzają, to jest masz takie wspaniałe. Przy okazji zdobyliśmy jeszcze błyskamienny miecz Lazuli. Zaraz się tym zajmiemy też. Tylko sprawdzę, czy mieliśmy ich więcej. Nie, pierwszy. Okej. I macie tutaj właśnie informację. Mieczek z drewna. Już mi się podoba. Nawet mam statystyki na to, to czemu by nie. Mogę sobie zobaczyć. Moveset typowy, tylko silny ataki ma trochę inne. A tutaj co? A, taki pocisk. Dobra, nic szczególnego, jeśli chodzi o działanie, czy jakieś takie wbitne animacje i tak dalej, ale okej, fajna znajdźka, może się przyda. I teraz co my tu jeszcze mamy? Złoty rune 4. No dobra. Więc jakieś sekrety tego miejsca odnalazłem. Niemniej jednak jeszcze trochę tu połazimy. Z nadzieją na to, że może znajdziemy jeszcze więcej tych takich tutaj tajemnic, sekretów i w ogóle. Ponoć właśnie jest dużo. Naprawdę dużo rzeczy, które pominają, więc jak jest tego dużo, to chciałbym jak najwięcej znaleźć. I w sumie. Aha, zrobiłem plec staba, nawet nie chcąc. Aha, no tak, zapomniałem, że zaklęcia są namierzane. Bo wiecie, to jest sprawiedliwe, żeby magowie mieli namierzanie na prawie wszystkich swoich pociskach, w czasie kiedy ten, jak to się nazywa. Nie wiem, czy nazwać tutaj to kapłanem, czy jakoś inaczej, ale tak, ogólnie ten, który korzysta z inwokacji, czy tam inkantacji, nie pamiętam chyba, inkantacji, nie inwokacji, inwokacja to było panie Tadeuszu, może? Tak, tak, jestem prawie pewien.
Ale tak, ten, kto korzysta z inkantacji, musiał się męczyć z tym, że unikają mu 99% pocisków. Bardzo sprawiedliwe. Nie, Estok szlachcica. Jakaś nowa brońka znowu. Fajnie. Już mieliśmy chyba też mieczyk szlachcica ostatni, to teraz jeszcze Estok do kolekcji. Ale dobra, zanim popatrzymy na to i sprawdzę, czym jest ta cała ikona. Owijki czarodzieja, okej, okay, a tutaj jeszcze jeden szlachcic, to gin. Będziemy potrzebować każdej pojedynczej, nawet duszy, która tutaj może leżeć, więc tak, wybacz mi, jednocześnie gin. I teraz tak, tu byliśmy, tam jest przejście już pod arenale. Więc osobiście wątpię, żeby było tam więcej sekretów dużo. A już tak trochę znaleźliśmy w tym segmencie. Więc jeszcze warto byłoby się skupić może na tym w sumie, co nam Patches mówił. Dużo wcześniej tej całej żelaznej dziewicy, czy jakoś tak, która gdzieś tutaj ponad jest ukryta. I wiem, że prawdopodobnie to była jakaś kolejna pułapka, głupota i inne tego typu rzeczy, ale... czemu nie? Mogę poszukać. Ale zanim to, co jeszcze właśnie miałem pokazać wam tego Estoka, jeśli się nie mylę. Gdzieś tu powinien zaraz być... O, jest Estok. Lachcica. Można sprzedać go za pokaźną sumkę. Ciekawe, czy naprawdę jest takie dużo warty, czy nie. Jeśli chodzi o wymogi i skalowanie, nie wydaje się jakiś super, ale zawsze jakaś brońka. Dosyć ładny. Moveset typowe dźgnięcia oraz cięcia. No dobra, w sumie nie różni się dużo od zwykłego Estoka. Ale tak, jeszcze zobaczmy, czym jest ikona Aradagona, czy jakoś tak. Bo właśnie ostatnio zdobyliśmy, czy w sumie ostatnio przed chwilą. A nie ma jej tutaj, może materiał? Nie, no wątpię, żeby materiał. Jakieś ulepszajka, nie. Pewnie kluczowy przedmiot. Co ciekawe, też nie. Dziwne. Bardzo nawet dziwne. Zaklęciem pewnie to nie jest, popiołem wojny też nie. Bronią wątpię, chociaż może to jest ten talizman cały. Zresztą nie, bo to przypieczęć nie ikona, czyli tarczą? Nie, tarczą też nie, hełmem wątpię i zbroją, czyli co, talizman? By to pewnie było najlogiczniejsze. A. Skraca czas rzucania zaklęć. Ciekawe. Dobra, może kiedyś będę z tego korzystał. Ale na razie nie wydaje mi się to aż takie sensowne. W sensie, no... mógłbym niby sprawdzić, jak działa, czy działa dobrze, czy nie działa dobrze i tak dalej, ale... nie czuję potrzeby, skoro moja... błyskawicowa włócznia i tak jest dosyć szybkim zaklęciem, chociaż... może... może czarny płomień by to pomogło, wiecie, przyspieszyło rzucanie. Aha, dobra, czyli śmierć. Będzie zaraz. Tak, bo idealnie mi będzie trafić zaklęcie, kiedy ja się skupiam na drugim. Chociaż nie, jakimś cudem udało mi się tego uniknąć, więc może jeszcze z nadzieją. Ale dobra, wiecie, aż w sumie sprawdzę tę ikonę. Dobra, tutaj tak, a z tą ikoną. Nie czuję różnicy. Okej, teraz sprawdzę jeszcze bez tej ikony całej. A na wrócimy z kaus. Nie. A albo ta różnica jest tak niewielka, że jej nie czuję, albo jestem po prostu ślepy. I nawet jeśli jest to wielka różnica, to po prostu ja jej nie zauważam. No dobra, przy łucznie błyskawic... może nie tyle co czuję, co jestem w stanie powiedzieć, że może jakaś różnica była, ale przy reszcie, no... prawie, że... jestem pewien, że nic nie było. Więc, no... póki co pokonajmy dzbanka, chociaż widzę, że błyskawica to nie jest dobre na niego do końca. No, jak się pozbędziemy dzbanka, będziemy mogli robić coś niedobre. Co ciekawe, nadal niewielka jest różnica przy naładowanym, a nie naładowanym. Więc w sumie ładowanie tych moich ataków jest bez sensu. W szczególności naładowanych, zauważam, częściej unikają niż nienaładowanych. Więc tak. A, i dobra, tu jest jeszcze jeden czarodziej. A, chyba go pokonamy.
bez większych problemów. Błyskawienny kostur akademii. Aż zobaczę, czy mieliśmy takiego kija już wcześniej, czy nie. Tak, błyskawienny po prostu. Okej. Z akademii. Tylko uznany czarodziej, czyli po prostu chyba jakieś takie w teorii mocniejsze, ale większe wymogi. Tutaj czary kamiennego kopacza, wszystkie czary, ale dodatkowo koszty. A tu karyjska magia miecza. Okej. To są drzwi, których z tej strony nie można otworzyć. Okej. A co mówi sporo o tej sytuacji? Gdybym znalazł jakieś przejście tam, dosłownie, to może by było fajnie. Tylko tam. W tamtą stronę, czy w tamtę stronę w sumie. To może być głupie, ale wiecie co? Wydaje mi się, że możliwe, że zauważę teraz kolejny sekret. Trzeba iść tutaj. No tak, tu jest właśnie takie przejście. W stronę drzwi. Tych ewentualnie i... O, niestety. Chciałbym otworzyć, ale... Widać, gra nie przewidziała tego, żeby ten tam się dostać, więc tak. I cóż, jak mówiłem, ten odcinek będzie pewnie taki właśnie przez większość czasu swojego trwania, więc jeśli no, szukacie większych wrażeń, jakichś konkretów czy coś, to wybaczcie, ale nie uświadczycie tu tego wszystkiego. A i tak, teraz tutaj zeskoczyć, to będzie śmierć? Nie, na całe szczęście nie. Dobra. W takim wypadku idziemy dalej. Szukać tego przejścia. Jestem pewien, że te drzwi muszą jeszcze coś skrywać. Chociaż też, no, nie ma co się oszukiwać. Jest spora szansa na to, że tak. Gdziekolwiek te drzwi są, mogą być dopiero za Renalą. A jak mówiłem, na razie nie chcę jej ruszać, bo boję się, że tak. Jeśli z nią zawalczymy, to może być problem później z wykonaniem wątku Rani. O ile po raz kolejny podkreślam, nie mylę imion. I dobra, tu jest miejsce łaski, tu jest jakiś inny pokoik. W tym pokoiku coś powinno chyba gdzieś... A, miałem lampę, okej, myślałem, że nie mam. A nie, dobra, w tym pokoiku nie powinno nic być, bo tu już byliśmy. Ale super, pies mi się rozszczekał. No dobra, pies uspokojony, więc możemy iść dalej i... Kamień Kowalski 4. Jest jakiś zeskok? Nie. Czyli tym wielkim sekretem i tajemnicą wielką... Dobra, chciałem powiedzieć, że jest tylko i wyłącznie jeden przedmiocik, ale... Ale jednak From Software nie przestaje zaskakiwać. Nadal jest bardzo ciekawie. Okej, wybaczcie za kolejne cięcie, ale tak... Domownicy nigdy nie śpią, zawsze przeszkadzają. Jak zawsze, ale teraz tak. Jesteśmy tutaj, to teraz trzeba szukać kolejnych sekretów. Tak, tak, pewnie cię słyszeli, a jak nie, no to trudno. Nie musieli cię słyszeć, siostra. To się poć. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, bo ja ty chcę teraz tylko szukać sekretów w Elden Wingu. Więc twoje pocenie się to mnie nie interesuje. Ale ja mogę. I... Jakieś żarty? To mnie sprowadza tutaj po prostu? Chociaż nie, tu musi być coś więcej w tym miejscu. Musi być. Ja nie wierzę, że to jest koniec naszej eksploracji. Okej, okay. Okej, okay, dobra, dobra. O nie. O nie, 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 nie. Trzeba skoczyć. Ja skoków nie robię sam, kosa. Dziękuję, koso. Nadal jesteś niezawodna przy skakaniu. Błyskamienna korona Olivinusa. Okej, okay, korona Olivinusa, pokaż mi się proszę. Dokładnie to samo, co było, tylko... O, patrzcie, są pod każdym względem takie same, tylko... A, kosztem energii, kosztem życia. Okej, okay, ciekawe, to my... Dosłownie historię tej akademii w tych koronach zapisano. Dobra. I czyżby to był kolejny skok? Pewnie tak, więc dla bezpieczeństwa zrobimy to tak i... I właśnie, i... Cofnęło nas to, czym cofło, jak zwał,
Niewiele, a jednocześnie też bardzo dużo. No i tak. Mogę powiedzieć tylko jedno słowo, czy w sumie jeden odgłos wydać z tego powodu. Jej. Wiecie, po prostu super, że tak dużo sekretów tu znajdujemy. A jednocześnie nie super, bo okazuje się, że jestem jełopem w exploring. Ja to siostra widziałem już od dawien dawna. Nie. Nie, nie od czasu, kiedy zacząłem grać w tamtą grę, tylko od czasów, kiedy grałem w gry z otwartymi światami. Wiem, że zawsze pomijam jakieś oczywiste rzeczy. No dobra, mniejsza. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy tu windę. No tak, mamy tu jeszcze jakąś windę. Podejrzewam, że tu może coś jeszcze być, a jeśli nie, to jedziemy na swoją śmierć. A podejrzewam, że coś tu jeszcze będzie. To nie może być takie... po prostu bezpowodowe, bez niczego. Tu coś będzie. Ja to czuję. Tym razem. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo jeśli się mylę, to zaraz dostanę załamki. Było. Widzicie? Tam coś było. Będę musiał tam wrócić później, a póki co... spadamy w jakąś przepaść. Gdzie mamy kamień kowalski? 5. Mnóstwo świetlików. I... tak. Co jeszcze w sumie? Tą bestię. Tą dziwną bestię. Dobra, ale żeby z tym walczyć, to potrzebujemy błyskawic. Okej, nie bije jakoś strasznie dużo. Jednak niestety nakłada krwawienie. Nawet częściowo gorsze od zwykłych obrażeń. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Po prostu bierzmy to. Łykajmy butelkę i... 488. Nie, ja tutaj zginę, niestety. Zresztą tak chyba ma inną broń niż tamta. My się widzieliśmy wcześniej. Dobra. Ale nawet jeśli tak, to spokojnie. Damy radę. Musimy. Nie mogę tutaj zginąć. Nie mogę udowodnić, że jestem taką lamą aż taką. Przepraszam, tak, aż taką, najlepiej mówić. Zresztą to jest podobne do krajników pizzy, który... znaczy, krajlinka do pizzy, jak ja to nazywam, którego mamy już. Ciekawe. No ale dobra, mniejsza. Przeżyliśmy i nie mamy już bestialskiej witalności, więc... żywotność bestii, zawsze mylę nazwy. Jednak tak, nie ma co się przejmować. Bierzemy i zwiedzamy. O, tutaj będzie jakiś ważniejszy przedmiot, czyżby? Wróżka kota z długim ogonem? Że co? Wróżka to obstawiam, że teraz będzie tutaj. Myliłem się. Wow, ty. A nie, jest. Sprawia, że właściciel nie otrzymuje odbrażenia od upadków, ale nie chroni przed śmiercią w wyniku upadku z dużej wysokości. Okej, czyli można zginąć od spadania, ale nie otrzymujemy obrażeń od spadania. Takie trochę to dziwne, ale niech będzie. I tak. Co dalej w sumie? Bo jest tutaj jakieś przejście wyżej. To jest to, o czym myślałem. Wcześniej nie. Nie, tu można wrócić w ten sposób. Okej. Okay. Ale czy ja chcę już wracać? Ja nie wiem, czy chcę. Powiedziałbym, że może niekoniecznie. Mam na razie parę jeszcze innych kwestii, które chciałbym tutaj posprawdzać, więc no. Jak mówiłem, będzie dzisiaj dużo roboty, dużo dziwnych spraw, dużo dziwnych dziwactw. I niestety mało progresu. Zająć życie. Ale czy mnie to obchodzi? Czy się tym przejmuję? Nie. Bo właśnie taki jest mój cel dzisiaj. A póki co... dobrze pomyślałem, żeby tu jeszcze wrócić. Dobrze pomyślałem. Okej, okay, więc... ja. Nie wiem, czy coś jeszcze tu będzie, czy nie, ale jest jakiś przedmiocik. Zagubiony popiołu wojny. Czyli jestem w stanie popiołu wojny sobie zduplikować, żeby mieć dwie sztuki jakiegoś konkretnego popiołu. Na co, po co, za co... nie wiem. Ale no, ważne, żebym miał. Więc jeśli kiedykolwiek by zaszła sytuacja, w której bym tego potrzebował, to no, mogę to zrobić. A teraz, żeby trochę oszczędzić, to spotkamy się, jak już będę jechał tym kołem do góry, bo wiecie, tam też mogą być jakieś tajemnice. No dobra, jedziemy już. I teraz full focus, musimy wyszukiwać każdych dosłownie możliwych opcji, które będą nam proponowały gdziekolwiek zejście i tym podobne.
Chociaż nie wiem, czy coś tu będzie takiego. Ale tak, chwila, tu jest most. Tego mostu oryginalnie wyjeżdżaliśmy, tam coś jeszcze widziałem, ale to za chwilę, na spokojnie. Najpierw powrócimy, wiecie, tam. Później dopiero tutaj, tak jakoś. Tak, przechodzimy tędy, nie przejmując się niczym. I musimy być gotowi, bo to zaraz będzie właśnie zejście. To ostatnio pominąłem. To tym razem nie możemy go pominąć. Co to nie? Wiecie, znajdźki. Ja mówiłem dzisiaj to jest po prostu święto znajdziek. Że tak dziwnie to nazwę, ale tak. Rolka na wszelki wielki i lampka świeci, dobra. W sumie wezmę jeszcze pochodnie, czemu by nie. Będzie jeszcze jaśniej. Trup? A w pół zakopany trup, jakiś tak dziwny, co? Taki cmentarzyk. No dobra, niech sobie będzie dziwnie. Nie wiem, czemu nie ufam tym trupom. Chociaż dobra, wiem czemu nawet. Oczywiście. No kto by się spodziewał takiej nagłej zdrady? No kto by się spodziewał? No ani trochę ja, nie. Ja skończę znowu, przecież tutaj nie było ani chwili niczego podejrzanego. Skąd taki pomysł, że miałbym podejrzewać coś? O, w ogóle zepsute te dziady, manekiny czy jakieś tak. Ale dobra, mniejsza, jakieś. Nawet nie zauważyłem, co tu leżało oryginalnie, ale prochleteniącego marionetkowego żołnierza. Okej. Powiem wam szczerze, dziwne to miejsce. Pułapkę zwiększyłem od razu. To jest przy okazji jeszcze taka kwestia. I no, nie wiem, czy jest coś tu więcej, ale miło. Miło, że mamy znajdźki. Lubię znajdźki. W sumie nie wiem, co o tym wszystkim powiedzieć. Chyba tędy da się wjechać z powrotem? Tak, dobra, czyli tędy można wjechać z powrotem. A za tym idzie, można było coś tutaj chyba zejść wcześniej. Nie pomyślałem o tym. Chyba tu jest przepaść. Więc nie. Tu nie masz co iść. Dobra. No ale tak, skoro mam już te miejsca załatwione, to w takim wypadku most. Czy to jest powyżej mostu, czy poniżej mostu? Jeśli powyżej, to będziemy musieli zaraz zeskoczyć, znowu trzeba zjechać. Jeśli poniżej, tak jak się tutaj okazało, to zeskakujemy w tym momencie, bo jak widzicie, tam jeszcze coś jest. A jak mówiłem, też milion razy już dzisiaj. Ja chcę znajdźki. Nie obchodzi mnie dzisiaj postęp fabularny. Nie obchodzi mnie dzisiaj... jak to się nazywa? Robienie jakichś zadań dla NPC-ów. Jeśli są jakieś zadania powiązane z robieniem progresu, odkrywaniem nowych lokacji, całkowicie nowych, podkreślam. Bo takie chodzenie po tych, które już znamy, to okej. No. Ja dzisiaj właśnie chcę zwiedzać to, gdzie już byliśmy, szukać znajdziek i przekonywać się po raz kolejny, że jestem jełopem, który nie umie w zwiedzanie. Jeśli się nie skupia na zwiedzaniu. Tak w głównej mierze. A coś z ciebie wypadło? Co to jest? Grzyb. A tutaj? Hełm karyjskiego rycerza, zbroja karyjskiego rycerza, rękawice karyjskiego rycerza i nagolniki karyjskiego rycerza. Nie możemy zostać karyjskim rycerzem po prostu. Zbrojka lżejsza, ale też gorsza. Okej. Dobra. Nie będziemy się tym przejmować. Może kiedyś biorę sobie tą zbrojkę, jeśli będę miał ochotę na nowy strój. A póki co, tam widzę drzewo. Ale pewnie skok z takiej wysokości by mnie zabił, więc... Nie wiem, czy to mądry pomysł, tak tutaj teraz spadł. A, dobra, to jest spadek tam. Nie, to tym bardziej nie ma sensu. Pomijając już najważniejszą kwestię, że widziałem właśnie tutaj jeszcze dodatkowe przejście na bok. Więc tym bardziej... Po co mam tam iść? I dobra. Tutaj to sprowadza mnie... w które miejsce? Okej, tutaj już. To było trochę wrednie. Ale tak, damy radę. Musimy. Zanim coś dalej, jeszcze to żywotność bestii. Wiecie, wolę po prostu mieć... jak to się nazywa? Nastawione. Nawet jeśli to jest delikatna regeneracja, wolę mieć nastawioną, niż potem płakać, że zginęłem.
Jako, że no, butelki się skończyły, niestety. Okej, okay, teraz śmierć. Nie, dobra, zażarł resztki many, ale na szczęście jeszcze życie mnie ruszył do końca. I... A nie, przepraszam, mam jeszcze jedną butelkę. No możemy ją wypić, czemu by nie? Przynajmniej nie będę płakał po tym, że zginąłem tak łatwo. Okej, okay, jakaś jeszcze znajdźka, której nie widziałem wcześniej i... Grzyb. Czego innego mogłem się spodziewać niż grzyba? Odpowiedź niczego. Albo inna odpowiedź. Równie bezużytecznych śmieci. No ale dobra. Co ja narzekam? Ważne, że cokolwiek mamy. I... 10 tysięcy. To jeszcze malutko. Nie starczy na nic, niestety. W sensie, no, na jakieś zakupy może by starczyło, gdybym chciał, wiecie, brać, powiedzmy sobie, jakąś broń nową od handlarza. Tylko problem w tym, że ja nie chcę broni od handlarza. I tak, wiem, że trochę piskliwie to powiedziałem, ale to było takie celowe, można powiedzieć. I no, wracając, to po prostu mój główny cel nadal to będzie właśnie... Nie znajdzie, a nie kupowanie broni od handlarza. Poza tym broni od handlarza nie potrzebuję. Jeśli już to kamień, ten cały ponury siódemka, oj. Ile ja bym dał za kamień kowalski ponury siódemkę? Ale to raczej nie tutaj. Ta lokacja jest nastawiona na dużo niższe numerki. Okej, papa, tam już byłem. A, teraz przez most. I co w sumie dalej? W sumie dalej nie wiem co. Bo zawracamy tak dosyć mocno i... Nazwę trochę znajdźków, ale... Jakby najłatwiej to powiedzieć. No, nie wiem ile jeszcze znajdziek tu może być jakiś... porozrzucanych, wiecie, po wszechświecie. Wszystko musi mieć swoje limity. Ja też nie sądzę, żebym był aż tak kiepski w znajdywaniu wszystkiego, żeby znowu się okazało, że tak nawet na początku coś pominąłem. Chociaż nadal mówię, to jest możliwe, więc trochę to zajmie. A teraz najważniejszy cel, nie zginąć. Bo totalnie nie mam już żadnych butelek, więc... to, na czym teraz stoimy, to będzie wszystko, co mam już do momentu śmierci albo usiądnięcia przy ognisku. Proszę, przepraszam, miejscu łaski, nie ognisku. To nie są Dark Soulsy, Gwiezdny Kluczu. To jest Elden Ring. Przepraszam, chociaż przepraszam ponownie właśnie. Eldeński Krong. Tak, Eldeński Krong. A ty skąd, dziadzie? Zresztą dobra, nieistotne. Gryź mnie ile chcesz, mam już wystarczająco życia, żeby to przeżyć przez jakiś czas. I tak, tutaj czy coś było? Jest przepaść. To tak, to mnie nie interesuje. To był jakiś... pokoik z miejscem łaski. I w sumie polazłem strasznie daleko, nie znaleźliśmy tych jednych nieszczęsnych drzwi. Teraz już jesteśmy poza ich zasięgiem tak całkowicie, totalnie, najbardziej jak się da, więc... Co? To miejsce jeszcze musi skrywać jakieś co najmniej pojedyncze sekrety. Ale niestety tak, chyba ich nie odkryjemy tym razem. Gdyż, iż ponieważ... chciałbym właśnie też spróbować przynajmniej poszukać sekretów w innych miejscach, a nie tylko tutaj w tej akademii. W szczególności jak słyszałem, że jest dużo rzeczy do znalezienia w Kelid, czego byłem w sumie świadomy. Ale tak, jak to po prostu słyszałem, to tym bardziej stwierdziłem... Znaczy, dobra, może świadomo to źle powiedziane, ale... No byłem prawie pewien, że Kelid jest słabo zwiedzony przeze mnie, ale tak... Jak usłyszałem, że tam po prostu właśnie, wracając, to może być... dużo naprawdę, naprawdę ciekawych rzeczy nawet dla mnie, no to stwierdziłem, że jak, też można tam pójść znowu, chociaż miałem inne cele. Ale najbardziej to mnie dziwi po prostu to, że właśnie w Stormvale Castle, castle, tak się prawdę mówi z Anglisza, czyli zamku Stormvale, też są właśnie rzeczy, których ponoć nie znalazłem. I tutaj nie ukrywam, to już jest dla mnie zaskoczeniem, bo do tej pory wydawało mnie się, że co jak co, ale właśnie zamek tamten, to zwiedziłem, może nie wzorowo, ale dosyć dobrze. I tutaj kolejna znajdźka, magiczny smar. A, właśnie, tutaj mnie nie było. Czy byłem już? Ciężko stwierdzić. Chyba jednak nie byłem. Chociaż dobra, na pewno nie byłem, skoro tu znajdźka leżała. A z drugiej strony też coś takiego jest, czy nope? Nope, z drugiej strony jest po prostu przepaść. Dobra. No to idziemy. Idziemy czym dalej i zobaczmy, dokąd to będzie prowadzić. I no... W sumie co jeszcze mógłbym wam powiedzieć takiego istotnego?
Nie ma chyba jakichś takich rzeczy. Poza tym, rzeczy dowiedziałem się jednej dosyć, nie wiem czy złej, dobrej, smutnej, szczęśliwej rzeczy. Ale ponoć nocna kawaleria, którą spotkaliśmy chociaż raz, nie jestem pewien czy raz, czy dwa właśnie. Bo mówiąc szczerze, ja spotkałem ją osobiście dwa razy. Ponoć jest w każdej lokacji gdzieś pochowana. A skarby, które oferuje, są bardzo dobre. I no, dostałem taką poradę, że warto byłoby poszukać. Więc no, może się tym zajmiemy. Ale to jeszcze nie teraz. Gdyż iż ponieważ jest właśnie ważniejsza sprawa. Nie pamiętam, gdzie dokładnie teraz to było. Więc pozwólcie, że po prostu poszukam. Ale tak, jest tu jeszcze jedna jaskinka, którą ostatnio na jednej postaci swojej znalazłem. Aha, i chciałbym właśnie teraz też możemy sobie sprawdzić. Bo nie wchodziłem tam, będąc szczerym. I jednocześnie też tutaj jeszcze nie zebrałem czegoś. No zaraz się zobaczy co i jak. W sumie jeszcze coś więcej takiego było? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze gdzieś... nie pamiętam gdzie konkretnie. Czy to w oczyszczonych ruinach, czy gdzieś coś. Wydaje mi się, że też właśnie nie zwiedzieliśmy za dużo, więc... po prostu, jak mówiłem, ten odcinek będzie bieganiem, szukaniem, zwiedzaniem rzeczy, które moim zdaniem są jeszcze nie do końca zwiedzone i tym podobne. I tak... jeśli się nie mylę, naprawdę gdzieś tutaj była ta grota, a może ona była na dole? Niestety nie pamiętam. Powiem tylko, że była. W ostateczności nie chciałem tego robić, ale jeśli trzeba będzie to dosłownie... zobaczę sobie na tej mojej innej postaci, gdzie to było i po prostu zaznaczę to na mapie tutaj potem. Ale wydaje mi się, że co jak co, powinien być w stanie mi tak odnaleźć. Chociaż pewnie mylę wszystkie teraz pojęcie, miejsce i tak dalej, i tym podobne. Więc może, dobra, oszczędzę wam tego śmiania się ze mnie. Po prostu sprawdzę, gdzie to było. W moim pamięci, jak widzicie, jest bardzo źle. No dobra, jak zwykle byłem jałopem. Jaskinia była na dole, nie na górze. I proszę, tutaj macie konkretnie miejsce wejścia. Ale tak, mniejsza o to, widzicie. Gdzieś to owa jaskinia przy jeziorze. I zobaczymy, co się w niej kryje. Wiecie, jak na mój gust, kryształowa jaskinia może oznaczać jedną bardzo super rzecz. A konkretnie mówiąc, kamienie kowalskie. Ale jak będzie, to się zobaczy, a póki co skrzynka, a w skrzynce mamy żelastego liścia. Okej, okay, to jak co, ale ta skrzynka nie napawa optymizmem. Mniejsza z tym jednak, postarajmy się nie panikować, nie płakać, nie tracić nadziei. Bo kto wie, może jednak ta jaskinia będzie miała w sobie jakieś skarby inne niż jaskiniowy mech. Bo jaskiniowego mchu to akurat mamy pod dostatkiem w innych miejscach. Ale tak, idziemy i tam jest nadal przepaść, więc tam nie idziemy. Ten nakrzyczał jest wściekły, czyli chyba... Tak, tak, teraz są w swojej tej dzikiej formie. Zapomniałem, że w sumie w nocy nie są mocniejsi, ale to w sumie bez różnicy. I tak jak widzicie, jesteśmy overleveled na ten etap, więc no... Idziemy... Przecież w sumie dokonujemy rzezi na naszych oponentach. I zobaczmy, dokąd to prowadzi. Najsmutniejsze jest, że dosłownie, no, jestem tego świadom, że powinien tu dawno być, ale... No, moje umiejętności eksploracyjne, jak widzicie, no... Udowodnił mi po raz kolejny, a chyba pączkujący jaskiniowy mech? Okej, okay, wiecie, to już jest skarb, co przed chwilą wyskoczyło jako materiał, którego jeszcze nie mamy, więc... no, tak, tak, to już jest fajne. I czy jest w ogóle gdzieś jeszcze jakieś dalsze przejście? Coś jakoś gdzieś kiedyś. To ciekawe, nie zapowiada się. W takim wypadku to jest naprawdę słabo i talizman włóczni. Ciekawe, zaraz go zobaczymy. A tak, talizmany włóczni. Są to popatrzcie, zakrzywionego miecza, podwójnego ostrza, młota i włóczni. Wzmacnia kontrataki unikalne dla broni kolnej? Co? Broni kolnych.
Nie wiem, czy to są broni kolne, ale dobra. Nie wiem, czy to są właśnie jakieś włócznie podobne, czy co. I tak, w sumie dobra, to teraz jest głupie, że tak stukam. Chociaż w jaskini raczej by nie umieścili takiej ściany iluzorycznej. To byłoby naprawdę po części głupie, dziwne i... Chociaż kto wie, może gdzieś jednak... jestem zbyt podejrzliwy. No dobra. W takim wypadku mamy taką piękną, malutką jaskinkę i... Skądś przybiegł kolejny? Może jednak nie zwiedziłem całej. Zaraz się sprawdzi. Póki co tak, żywotność bestii. Jednak jest zejście niżej, okej. Prawie byłbym wziął i to przegapił. Dobrze, że teraz zauważyłem. Pewnie wtedy to bym nigdy nie zobaczył, co oferuje prawdziwa ta lokacja. Poza tym, że no, to jest kryształowa grota, więc halo, gdzie są moje kamienie? Albo jakieś inne super znajdźki. Ale dobra, a można tam niżej zeskoczyć? Chyba nie. Więc idziemy tędy, ale tak, już zaczynałem rosnąć kryształki. Ślimaki? Kryształowe ślimaki. Podobne ślimaki chyba były w tej, jak to się nazywa, a... w tym wulkanicznej posiadłości czy coś? W sensie były inne, ale podobne. Te są słabe oczywiście. Kwestia rozwinięcia postaci mojej broni. Więc no nie będzie autentycznych tutaj odczuć z walki z nimi. Niestety. Ale nie przejmujcie się tym wszystkim. Krystaliczny mech jaskiniowy. Jego co ciekawe chyba mieliśmy. Ale tak, nie przejmujcie się tym, na pewno jeszcze jakieś właśnie wyzwania kiedyś znajdziemy, spotkamy i... Mnóstwo kryształowych ślimaków, okej. Miło by było, gdyby dał jakiś prezencik w postaci, no nie wiem, no... Chociażby, jak to się nazywa? Kamienia siódemki? Chociaż okej, no bądźmy realistami, nie dostaniemy tutaj siódemki. Tak samo... w sumie... Raczej najwcześniej, gdzie można byłoby znaleźć siódemkę, to jest jakaś... Lokacja naprawdę zaawansowana, może to co... płaskowyż, może nawet gdzieś jeszcze dalej. Gdyby to, że mamy szóstkę, to już jest cud. Patrząc na powagę sytuacji, ale tak, trupki, czwórka, dwójka i... kawał mięcha. Sam mięsa. No, wprost pokazuje to, że tutaj można się spodziewać ulepszeń, ale no nie takich. Okej, okay. I przy okazji informacja, te ślimaki mogą pluć kryształkami. Nie, żeby to było istotne. Bo i tak nie trafiają, a nawet jakby trafiły, to pewnie obrażenia byłyby z tego nikłe. Ale tak, potrafią i... Wasalny rycerz? Co? A, okej, mamy bossa. Co ciekawe, wygląda dosłownie jak przeciwnik, którego spotkaliśmy na tym dworze wulkanicznym oraz ten boss z więzienia. Więc dobra. Tylko ten jest nienazwany, a tamten boss z tego więzienia miał nazwę. Ponownie, easy. Byłbym w stanie tu zginąć, żeby nie było. Więc nie ukrywam, że to było takie łatwe. Bo to nie było trudne. Tylko raczej miałem farta, że jestem przelewelowany i że no, jakimś tym dało się. I medalion z bursztynem modrym. Chyba mieliśmy coś podobnego kiedyś? Nie, nie mieliśmy. Większą maksymalną liczbę punktów skupienia. Skupień 112. Nie jest to wielka zmiana, ale niech będzie. Akceptuję. Zawsze jakieś coś. Zresztą nie wiem skąd kojarzy mi się ten wygląd. A może to w takim wypadku był ten, jak to się nazywa. Jeden ze skarbów tych początkowych dostępnych. W sumie nie wiem. Ja w sumie to nie wiem. I mam tu jakąś postać. Zaraz z nim pogadamy. Ale zanim to ważniejsze, rzeczy widzę tu skarba. Dawaj te skarba i jest to. Ukroniczny, no. Tak. Takiego skarbu to ja rozumiem. I... szopa śpiącego wilka. Kolejne miejsce łaski. Jej. Nie wiem po co, ale jej. I tak. No to tak, teraz pogadajmy z nią i na tym chyba będziemy kończyć epizod, bo chciałbym go zrobić krótszego niż poprzednie, więc no. That I possess no such medallion, or have you come to take more from me?
Was my other half not enough? Oh. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I have no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena. An Albanoric, the same as old Albus. My apologies. To ciekawe, znaleźliśmy kogoś, kogo mieliśmy odnaleźć tam w jakimś tam innym wyjątku. That you're another tarnished like that all-hearing brute. I hope that you will forgive me. Nie spodziewałam się tego, no ale okej. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Okej, no dobra, święte drzewo, ziemi Mikueli. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale okej. The other half of the medallion is beyond the forbidden lands, north of the Erd tree. In Castle Sol, on the mountaintops of the giants, accessible by the grand lift of Rold. Okej, kolejna winda, jakieś inne rzeczy, których chyba nie mamy jak nawet odwiedzić, ale okej. Farewell, Lobo. Okej, siostra. My better half. Bracie. I... Call upon me when needed. Co? Latena Aubnery... Albinauryka. Zmieniła się w ducha? Że co? Wiecie, ja tego nie ogarniam, ale... Ale tak, chyba się zmieniła w ducha. I to nie byle jakiego, jest to kolejny z duchów tych takich specjalnych, jak ten... Jak ta dwójka. Prochy, w których ciąży kryją się duchy, ducha Albinauryki i Latenny. Rzadki przypadek osoby, która postanowiła dobrowolnie stać się duchem. Latenna słynęła ze swoich umiejętności magicznego ucznictwa, jednak po tym, jak straciła swojego wilka Lobo, nie może rzucić się z miejsca, do którego została przyzwana. Okej, czyli... Okej. No, nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że... Ja. W jakimś zamku Sol jest to wszystko, na przeklętych ziemiach. I znowu jakaś kolejna winda, to ile jest wind w tym świecie, jakichś wielkich wind? Już mieliśmy Dektus, mieliśmy jakąś jeszcze ta Rold, czegoś tak. Nawet nie pamiętam tej nazwy do końca, ale mniejsza. Połącz półki medalionu, by móc sterować wielką windą Rold? I ale, jeśli ona mówi o Rold, to jak musisz tam dostać, jak... Trzeba użyć windy, żeby dostać się do windy. Dobra, mniejsza z tym. Tak czy jak na tym będziemy kończyć już to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.